Przygotuję dzisiaj doskonałe danie, uwielbiane przez wszystkich moich bliskich, a będą to pikantne podłudzia kurczaka, serwowane z słonecznym ryżem. Przepis na ryż znajdziecie Państwo na naszym kanale smakkujaw.pl. Jako dodatek proponuję doskonałą sałatę. A zatem będziemy potrzebowali oczywiście podłudzia z kurczęcia, które musimy zamarynować i marynatę zrobimy z sosu sojowego i około 3-4 ząbków czosnku. Marynujemy oczywiście po to, żeby mięso było soczyste, smaczne, aromatyczne, żeby było mięciutkie i łatwo odchodziło od kości. Sałatę podamy z sosem balsamiczno-miodowym. Do tego sosu potrzebujemy po 2 łyżki miodu, octu balsamicznego, oliwy, 2 łyżeczki oregano i 2 ząbki czosnku. Z przypraw wykorzystamy sól, świeżo zmielony czarny pieprz, papryczkę chili, czyli pieprz cayenne, a także wykorzystamy całe opakowanie słodkiej papryki. Do naszej sałaty dorzucimy jeszcze kilka koktajlowych pomidorków. Zaczynam od zamarynowania mięsa. No, marynujemy minimum 4-5 godzin, ale najlepiej zamarynować poprzedniego dnia. Wtedy nasze udka będą najlepiej smakowały. A zatem do miseczki wlewam porcję sosu sojowego. Wrzucam czosnek. Dokładnie wszystko przemieszam. Polewam nasze podłudzia. I teraz je troszeczkę poprzekładam, żeby marynata dotarła wszędzie. I tak przygotowane mięso przykrywam folią i wkładam do lodówki. No, w moim przypadku będzie to 5 godzin. Przygotuję teraz pyszny sos do naszej sałatki, a zatem przelewam wszystkie składniki do miseczki, czyli ocet balsamiczny, oliwę, miód, czosnek i oregano i dokładnie mieszam. Rozmieszane składniki przelewam do słoiczka. Kilka razy potrząsam, żeby składniki się zemulgowały. O, i sos mam już gotowy. Zamarynowane i osuszone podłudzia za moment będę piekła, ale najpierw je przyprawię. Zrobię to w takim worku, będzie to łatwiej o wiele i fajnie się nasze mięso właśnie połączę z przyprawami i jeszcze 2 szczypty soli. Wszystkie przyprawy przemieszam i wrzucam nasze podłudzia. I teraz wrzucam z jednej strony i z drugiej strony i potrząsam. Jak powiedziałam, podłudzia wędrują do piekarnika, temperatura 180 stopni na godzinkę. Wkładam na środkową półkę, włączam dolną i górną grzałkę. Po domu rozchodzi się piękny zapach pieczonych udek. Ja teraz przygotuję sałatę i tak listek mniej więcej na 3 części
Pamiętamy, że sałaty nie kroimy, tylko sałaty zawsze rwiemy. Pomidorki kroję na ćwiartki. Do miski z sałatą dorzucam pomidorki. Sos balsamiczno-miodowy. Polewam naszą chrupiącą sałatę z pomidorkami. Wszystkie składniki przemieszam i sałata za chwileczkę będzie już gotowa. Pyszne danie jest już gotowe. Wyłożyłam na talerze. Pikantne udka w połączeniu z doskonałym ryżem, przyprawionym curry, serwowane w towarzystwie kruchej sałaty, z pomidorkami, sosem balsamiczno-miodowym, smakują wręcz wybornie. Danie prezentuje się pięknie i kolorowo. Proponuję podać dodatkowo jeszcze sos słodko-kwaśny. Gorąco polecam i życzę smacznego.